Cześć, witajcie. Korzystając z dnia wolnego, postanowiłem, że sprawdzę, czy są w lesie jakieś grzyby. Spadło mi przez ostatnie dwa dni tak ponad 40 litrów deszczu, więc postanowiłem sprawdzić, co w lesie słychać, czy są jakieś grzyby. Ale powiem wam szczerze, że chyba na tym spacerze się skończy. Bo raczej nic tutaj nie znajdę. Jest strasznie zimno. No i taka pogoda niezachęcająca do spacerów, do grzybobrania. Ale mówię, sprawdzę, jak to w rzeczywistości jest. Już nie będę się powtarzał, że gdzieś tam ktoś w internecie wrzuca filmy z grzybobrania. Chwali się swoimi okazami, ale tutaj u mnie nic ciekawego nie ma. O, jest chyba jakieś opieńki, ale zresztą mizernie wyglądają. Może te moje lasy tutaj w okolicy nie są takie zachęcające do... może raczej nie zachęcające, a nie są to grzybowe lasy. I tak dzisiaj trafiłem w taki dosyć przerzedzony ten las. Zazwyczaj są one mocno porośnięte roślinnością, także ciężko jest tam przemieszczać się, poruszać się w takim lesie, w tej gęstwinie. A tutaj zobaczymy. No przynajmniej mówię, przynajmniej będzie spacer. A przy okazji pokażę zróżnicowanie terenu, jak to tutaj wygląda w moich stronach. Kurczę, żeby troszeczkę cieplej było, to ten spacer byłby bardziej przyjemny. A tak niestety zmarzłem. Wcześniej byłem w takim miejscu, gdzie był taki młodnik brzozowy, ale tam kuźwa się wpakowałem w takie zarośla, taka gęsto porośnięta trawa. Powiem wam szczerze, że poczułem się w pewnym momencie jak na bagnach, jakby mnie tutaj coś otoczyło. Okręciłem się, kurczę, tymi tą roślinnością. Ledwo stamtąd wyszedłem. Mało butów nie zostawiłem. Także wydawało się, że jest w porządku. No tutaj też jakiś grzybek widzę. Ale ja nie znam tego. Nie znam tego, nie będę tego ruszał. A na polu, bo przechodziłem obok właśnie pola, to widać sporo śladów łosi. I tak skoro o tych łosiach, o łosiu zacząłem mówić, o tych śladach, to powiem wam szczerze, że jakiś czas temu, niedawno, zresztą zbierałem siano z łąk. I kurczę, byłem odwrócony do tyłu. W pewnym momencie widzę przed ciągnikiem łoś sobie tak majestatycznie przebiega. Chwyciłem za aparat. Jak go kuźwa tam zacząłem dziobać, no to zeszło mi tyle w tym ferworze, w tym pośpiechu. W efekcie końcowym nie udało mi się tego aparatu załączyć. Co go włączyłem, to za chwilę wyłączyłem, bo człowiek w pośpiechu naciskał ten przycisk. No i tyle sfilmowałem. Zaraz wbiegł w zarośla i tyle było. Następnego dnia też miałem okazję, no, że już było ciemno. I też właśnie w tym samym miejscu, nie może w tym samym miejscu, też go tam namierzyłem, ale też już było za ciemno, żeby... No i tutaj chyba opieniek, tak, ale to już taki nieciekawy okaz. Także tyle z mojego filmowania, a chciałem go sobie ładnie nagrać, ewentualnie zrobić jakieś fotografie. Ale no, będę próbował i mam już jakieś tam sukcesy na koncie, także pod koniec miesiąca postaram się znów zrobić film ze zdjęć, jakie udało mi się w tym miesiącu uchwycić. No, jakiś tam efekt, powiem, że jest. Jestem nawet z kilku zdjęć zadowolony.
Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, ciekawy, to zapraszam pod koniec miesiąca na film ze zdjęciami. Może zrobię jakiś dłuższy. Więcej tych zdjęć postaram się zaprezentować. No, a tutaj mamy taki lasek, górka podzielona wąwozami. Także prawdopodobnie tutaj z tych pól kiedyś spływała sobie woda, gdy te zimy były bardziej śnieżne i tak sobie wyżłobiły zagłębienia. No, witajcie z powrotem. Właśnie naszedłem na taką rodzinkę opieńków. Jest sporo małych. Są już takie przedojrzałe. Ale szukam czegoś bardziej szlachetnego. Może udałoby się coś ususzyć na tą Wigilię, żeby było do kapustki. Ale póki co to poza wcześniej kilkoma okazami nic nie udało mi się szlachetnego znaleźć. Oj, tu widzę też kolejna rodzinka opieńków. A że to moje lasy to są takie mało grzybowe. Może są gdzieś te grzyby, ale ja nie potrafię ich znaleźć. Dawno nie chodziłem. Dawno nie byłem w lesie, nie szukałem grzybów, więc może nie jestem wyczulony na nie. Więc może się chowają przede mną, a może ja ich nie zauważam. No trudno mi tutaj wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. No i dochodzę tutaj do takiej polany. Widok jest piękny. Schodzę właśnie z góry. Tutaj jest droga, więc przejdę się na drugą stronę. O, przepraszam. Tam też jest kolejna górka. Więc pójdę jeszcze na drugą stronę tej drogi. Zobaczę, co tam się słychać, co tam się dzieje. Pokażę wam tutaj tą drogę prowadzącą na pola, tam na górę. Spora górka. Pokażę wam, jak to wygląda z drugiej strony. To tutaj, tuż obok tej polany, przeszedłem sobie do tej drogi. No i tutaj spróbuję wejść jeszcze w drugą część lasu i tutaj czegoś poszukać. Jest sporo takich pozostałości po jakichś walkach z II wojny światowej. To świadczyłoby o tym, że tu był jakiś punkt oporu. Niby się w podręcznikach historii o tym nie słyszy, nie czyta, ale coś tutaj było. Obecność miasta swoje robi, także mogły być jakieś tam partyzanckie siły, które próbowały tutaj coś na tym terenie zdziałać. No i tak widzicie, mnóstwo takich wąwozów na tych górkach, także łatwo jest się tutaj też ich pogubić, bo teren jest podobny. Górka, wąwóz, górka, wąwóz. Jeszcze dobrze, że potok nie płynie tutaj. Pójdę sobie tutaj dołem, zobaczę, żeby czegoś nie ominąć. No miejmy nadzieję, że ten deszcz, który tutaj nam przez te dwa ostatnie dni spadł, że coś wpłynie na tą na liczebność tych grzybów. Ale z kolei jest bardzo zimno. No dzisiaj wychodząc z domu, patrzyłem na termometrze, to było tak mniej więcej 7-8 stopni. Także typowo jesienna połowa, ta pogoda, przepraszam, a mamy dopiero połowę września. W ubiegłym roku o tej porze było dużo cieplej, a dwa lata temu to już nie wspomnę. No ale tak jak mówiłem na którymś filmie, że chyba w tym roku wcześniej będziemy mieli zimę. Także wszystko na to wskazuje, że być może moje słowa się sprawdzą. Ale czas pokaże. I tak powiem szczerze wam, chodzę sobie po tym lesie sam. Nie znalazłem jeszcze nic. Kurczę, zaraz się wyrżnę, będzie tyle. A to jakieś kłody mi pod nogi ktoś rzuca. No, tutaj dziki sobie poligon urządziły. Sporo ich tutaj jest, powiem wam.
takie konary, to dla nich tor przeszkód. To taka dodatkowa atrakcja. Jakby ktoś ich tutaj zachęcał do przychodzenia. Kurczę, no ja chyba nie znajdę dzisiaj tych grzybków. Nie znajdę tutaj nic. No. Miejsca są ciekawe. Tu też jakiś plac zabaw owych dzików. Kurczę, chyba nic z tego nie będzie, z tego mojego szukania. No, jest jakiś radar, jeżeli chodzi o łowiska, o ryby, wędkarstwo. A ciekawe, czy jest jakiś radar, który by namierzył takie skupiska grzybów. Chętnie bym się zaopatrzył w taką aplikację, ale pewnie nikt nie zdradza swoich miejsc, gdzie znalazł. Słuchajcie, nie udało mi się niestety nic znaleźć. Tylko tyle, że sobie pospacerowałem. Nie udało mi się też dzisiaj żadnych zdjęć wykonać. Także dziwny ten sezon w tym roku. Raczej zaliczę go do nieudanych i gdyby nie to, że poznałem fajnych ludzi w tym roku, cały sezon byłby do D, nie będę kończył. A także dziwny mamy czas. O, nieciekawy taki, nie wiadomo co przyszły nam przyniesie, ale jakoś tak się nie chce patrzeć w przyszłość, mając na uwadze to doświadczenia z tego roku. Nie chcę się patrzeć, kurczę, tak za bardzo w przyszłość. Ale nie będę przedłużał, nie będę tutaj marudził, bo każdy z Was ma swoje zmartwienia, swoje troski. Życzę Wam wszystkiego dobrego, radości. Tej radości nie słychać dzisiaj w moim głosie, ale życzę Wam tej radości, życzę Wam wytrwania. No i żeby następny sezon trochę był bardziej optymistyczny niż ten. Trzymajcie się i do następnego.